Państwo, z nami jest pan Leszek Żebrowski, pierwszy gość trzeciej edycji Festiwalu Niepodległości, który poświęcamy w tym roku. Jak Państwo wiecie, w tym roku poświęcamy tę edycję festiwalu polskiej tradycji powstańczej. I dlaczego mam mówić w takim razie o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych? No, przede wszystkim dlatego, że są chyba najbardziej zapomnianą, a być może najbardziej zakłamaną kartą polskiej historii, historii polskiej redencji, czyli zrywów niepodległościowych. To jest jak najbardziej formacja, która mieści się w tym przedziale tematycznym, któremu edycję poświęcamy. A Brygada Świętokrzyska NSZ, szczególna formacja w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, no to jest oczywiście legenda NSZ, ale również oczywiście najbardziej chyba oskarżana o najgorsze zbrodnie formacja w PRL-u i się, jak się okazuje, nie tylko w PRL-u, przez historyków mainstreamowych i media, które niestety do dzisiaj nie chcą odkryć prawdy o tych bohaterach. Pan Leszek Żebrowski jest autorem wielu książek znanych Państwu, przecież nie pierwszy raz gości w Tarnowie, ale ostatnio znakomitego albumu Brygada Świętokrzyska w fotografiach i dokumentach. Jedna z niewielu książek, które do tej pory, a pierwsza, która w ten sposób dotyka tej problematyki. Panie Leszku, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo. Może tak będzie mi łatwiej, jak się będę przemieszczał, dobrze? Żeby nie musiał uciec z zasięgu dźwięku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już jest któryś mój raz w Tarnowie i z tego co wiem, to nie ostatni, co mnie bardzo cieszy. Są tego jakieś przyczyny, oczywiście. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, o której dzisiaj mówimy, na tle całych Narodowych Sił Zbrojnych miała być najgorsza, najbardziej wyklęta. Narodowe Siły Zbrojne na tle całego polskiego państwa podziemnego miały być najgorsze, najbardziej wyklęte. Przez 45 powojennych lat w Polsce Ludowej nie było takich kalumnii, ale jednocześnie takich kłamstw, jakich by nie przypisano Narodowym Siłom Zbrojnym, a Brygadzie Świętokrzyskiej w szczególności. Gdy dwa lata temu, w listopadzie 2012 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjmował uchwałę oddającą cześć Narodowym Siłom Zbrojnym, proszę zobaczyć, po jakim upływie czasu, po roku 89, 23 lata III Rzeczpospolitej. Ta uchwała oczywiście przeszła, natomiast były protesty i tak zwany Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli ugrupowanie komunistyczne, nie żadne tam postkomunistyczne, tylko komunistyczne, było przeciwko. I towarzysz Leszek Miniec, były członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wrzeszczał, że to byli żydobójcy i sojusznicy Hitlera. Tak jakby to był rok 44, 45, 46, jakby się nic nie zmieniło, jakby dalej była cenzura, jakby dalej była tylko jednostronna komunistyczna propaganda. Tym oczywiście za to nic nie grozi. Wtórowali mu także inni przedstawiciele tego ugrupowania, tak jak na przykład towarzysz profesor Tadeusz Iwiński. On zasłynął tym, że zasłużył sobie na bardzo specyficzny pseudonim. Był ileś lat wcześniej wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie SLD i ZSL, zwanego dzisiaj PSL. Był na delegacji zagranicznej, akurat w Hiszpanii, na jakiejś konferencji. I oczywiście tego typu rzeczy są relacjonowane, nagrywane. I po wyjściu z hotelu, podczas przejścia do sali, gdzie były obrady, towarzysz Tadeusz Iwiński grzebał polskiej tłumaczce w spódnicy. Nie z zewnątrz, tylko oczywiście wewnątrz.
dla telewizji nie miało znaczenia, czy to jest hiszpański, czy to jest postpomóg, czy to jest ktoś inny. To był polski wiceminister spraw zagranicznych. Sprawa oczywiście poszła w świat, było nieciekawie. Zyskaliśmy bardzo brzydki wizerunek. A jak on się tłumaczy? Właściwie żona jak go tłumaczyła. To, że ma taki blisko wschodni temperament, tak sobie lubi grzebnąć, w związku z tym nic się nie stało. Ale stąd się wziął jego przydomek, klepacz damskich pyłków. Tacy ludzie nami rządzili. I zawsze, gdy są w Sejmie sprawy, które komuna uważa za kontrowersyjne, uchwały, czy to były poświęcone zrzeszeniu wolność, niezawisłość, czy ta, o której mówiłem, Narodowym Siłom Zbrojnym, to są ci pierwsi, którzy robią jazdę. Rzekomo znają się na wszystkim, czy nie znają się na niczym. Zapomnieli, że po roku 1989 nie ma cenzury. Jest pełen dostęp do dokumentacji. Do dokumentacji, która była przetrzymywana w archiwach Komitetu Centralnego, ale także w archiwach bezpieki, MSW i nie była dostępna do normalnych badaczy. To się skończyło. To wszystko jest dostępne. Znamy także archiwa zagraniczne, przede wszystkim archiwa niemieckie, w których Narodowe Siły Zbrojne nie pokazywane są jako organizacja kolaboracyjna, ale wprost przeciwnie, jako organizacja polska, niepodległościowa, która zyskała u Niemców jak najlepsze opinie. Takie, na jakie inni sobie nie zapracowali. Narodowe Siły Zbrojne były dla Niemców szokiem. Przede wszystkim dlatego, że dysponowały niezwykłym wywiadem. Od samego początku istnienia tej organizacji wypracowano formułę, że Polacy muszą mieć bardzo silny wywiad antyniemiecki. W polskim podziemiu były tylko dwie organizacje, które na taki wyczyn się zdobyły. To była Armia Krajowa, która oczywiście miała poparcie polskiego rządu w Londynie. Były na to duże fundusze. To była praca tego wywiadu w całości na potrzeby aliantów, bo Amerykanie, Anglicy nie mieli swoich siatek wywiadowczych na terenie III Rzeszy. W związku z tym nie było konkretnych informacji. A te informacje były niezbędne, bo jak się prowadzi wojnę, jak są naloty, są jakiekolwiek operacje, chodzi o to, żeby te setki samolotów obciążonych bombami nie zrzucały tego na ślepo, żeby te trafienia nie były puste. Musiał być z tego jakiś efekt. Oczywiście każde państwo, które ma własne zakłady zbrojeniowe, zakłady doświadczalne, magazyny, tego typu rzeczy maskuje. Pozoruje, że jest to gdzie indziej, a tam, gdzie jest naprawdę, jest to ukrywane. Dziś, gdy jest technika satelitarna, gdy można z kosmosu sfotografować powierzchnię Ziemi i odróżnić łebek od szpilki, od łebka, od zapałek, to nie ma z tym problemu. Wtedy takiej możliwości, takiej techniki nie było. I wiedza, której dostarczali Polacy aliantom, wiedza o rozmieszczeniu niemieckiego przemysłu, o rozmieszczeniu magazynów, o głównych szlakach komunikacyjnych, o koncentracji wojsk, sprzętu. To była wiedza bezcenna, dlatego że te kolejne fale nalotów trafiały tam, gdzie powinny. Jeśli Polska miała jakiś wkład w zwycięstwo II wojny światowej, nie wkład w wojnę, bo to jest niezaprzeczalne. Mieliśmy silną armię, mieliśmy lotnictwo, mieliśmy marynarkę wojenną, ale te działania na skali wojny nie zaważyły, ani jej nie przyspieszyły, ani nie przychyliły szat. Natomiast to, co jest zapomniane, to, co jest nieefektowne, bo tego się nie pokazuje, zresztą trudno jest coś takiego pokazać, to są te osiągnięcia szczególne, które miały wpływ na przyspieszenie dobicia III Rzeszy Niemieckiej. To były ustalenia polskiego wywiadu. Dziś Brytyjczycy nie chcą o tym rozmawiać. Twierdzą, że dokumentacja wywiadowcza z okresu wojny nie zachowała się, w związku z tym nie mogą stronie polskiej tego udostępnić. Nie ma tak w jakimkolwiek wywiadzie, żeby cokolwiek zostało z przeszłości zniszczone. To wszystko oczywiście gdzieś jest, tak jak dokumentacja z katastrofy gibraltarskiej, która jest kolejną, gdy upływa okres czasu tajnienia, jest przedłużany na następne lata, żeby tego nie pokazać. Strona, która nie ma nic do ukrycia, oczywiście by to zrobiła.
jeśli te dokumenty nie są pokazywane, nie są przekazane stronie polskiej, to coś musiało być na rzecz. Nie wiemy co, bo może nie było tak dużo, jak sobie wyobrażamy, ale coś z pewnością ważnego. I podobnie jest z dokumentacją wywiadu. Skoro strona brytyjska nie chce tego udostępnić, twierdzi, że tego nie ma, to prawdopodobnie chodzi o to, że trzeba było pokazać, jaki wpływ, jaki wkład mieli Polacy, polski wywiad. Tak jak wspomniałem, były tylko dwie organizacje niepodległościowe, które prowadziły działalność wywiadowczą, działalność profesjonalną. Na znacznie większą skalę, no to się były to siatki konspiracyjne oparte na przedwojennym polskim wywiadzie, miała to Armia Krajowa. I z drugiej strony coś, co zostało stworzone z niczego, od podstaw, to był tak zwany wywiad Z. Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych dzielił się na dwie części, oznaczone kryptonimami. Z i W. Wywiad zachodni i wywiad wschodni. Wywiad wschodni w tym przypadku jest tu nieistotny, nie będziemy o tym mówić. To jest wywiad prowadzony przeciwko, wywiad głęboki przeciwko bolszewikom, często na zapleczu frontu wschodniego. Ale w tym przypadku, o którym mówimy, to co jest związane także później z brygadą świętokrzyską, to jest ten wywiad Z, wywiad zachodni. Tak jak mówiłem, został stworzony z niczego, od podstaw. Przecież nie było tej organizacji. Ta organizacja nie miała struktur wywiadowczych na terytorium III Rzeszy. To zostało stworzone od zera. Twórcą wywiadu zachodniego Narodowych Sił Zbrojnych był porucznik rezerwy, uczestnik wojny 20 roku, bohater tamtej wojny, inwalida, stracił działanie wojennych nogę. Także naprawdę to mógłby nie konspirować, byłby całkowicie usprawiedliwiony. Był przecież inwalidą, ale on się angażował myślą, tym co było znacznie ważniejsze. Stanął na czele strukturę, stworzył strukturę, która działała fenomenalnie. Wywiad Z, czyli wywiad zachodni. Ten człowiek nazywał się Stanisław Żotę. Samo nazwisko wskazuje. Nie był to polski nacjonalista, z pewnością nie polskiego pochodzenia. Była to rodzina hugenocka, która przed wiekami musiała chodzić z Francji na skutek nietolerancji religijnej. I w Polsce znaleźli schronienie, ochronę. W Polsce ta rodzina przetrwała. Jej potomkowie żyją do dziś między nami. Stanisław Żotę był człowiekiem, który zrozumiał, czym i jaką wartość może mieć polski wywiad na terytorium III Rzeszy. Stworzył to inaczej, niż tworzy się profesjonalny wywiad wojskowy. Tworzył siatki informacyjne, które były całkowicie od siebie niezależne. Jedyne kontakty, jakie były, to nie było żadnych poziomych powiązań między różnymi strukturami wywiadowczymi, tylko między centralą w Warszawie, czyli ich przełożonymi, i siatką ograniczoną do kilkunastu osób. Chodziło o względy bezpieczeństwa. Jeśli jedna z tych struktur była skonspirowana, wpadła w ręce niemieckie, to cała reszta nie była zagrożona. I ta koncepcja, którą on wymyślił, wszedł w życie, zdała egzamin. Ale on poszedł dalej. Ten wywiad pokrywał nie tylko całe terytorium III Rzeszy Niemieckiej, ale także tereny przez Niemców odbite. Wszędzie tam, gdzie były skupiska ludności polskiej, tak jak polska emigracja zarobkowa we Francji czy w Belgii, ale także tam, gdzie byli Polacy wywożeni na roboty przymusowe, a szczególne zainteresowanie miano w takich obiektach jak porty, miasta przemysłowe, zakłady przemysłowe, wszędzie tam, gdzie byli Polacy, ci wywiadowcy zakładali swoje komórki, docierali do tych ludzi, ściągali informacje. Te informacje były bezcenne, bo to, że jest jakiś zakład, to można było widzieć przejazdem przez takie miasto przypadkiem. Natomiast co jest produkowane, na jaką skalę, jaka jest wielkość tej produkcji, czemu ona służy, to muszą być informacje od środka. Często te poszczególne części wywożone przez tych robotników na zewnątrz z narażeniem życia przesyłane były później dalej do Warszawy, do analiz, były robione opisy techniczne.
często ściągamy różnego rodzaju materiały z tych właśnie zakładów i przerzucamy do Warszawy. I później analitycy to opracowywali. Przekazywali to w całości do Komendy Głównej Armii Krajowej. Stamtąd szło na zachód, głównie drogą radiową, to przecież nie kurierami, to za długo by trwało. Brytyjczycy dostawali gotowe informacje, gdzie, co bombardować, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. Ten wywiad zachodni w większości nie przetrwał. Były to osoby bardzo młode. Bardzo rzadko zdarzały się osoby powyżej 30 roku życia. Postanowiło przejść się na tych najbardziej dynamicznych ludziach, najbardziej zaangażowanych ideowo, najbardziej sprawnych. Ludzie, którzy przed wojną kończyli niemieckie wyższe uczelnie, kończyli niemieckie szkoły średnie, czyli perfekt, znali język. Często to były rodziny polskie, żyjące w Niemczech już wcześniej, czyli wtopione w społeczeństwo niemieckie, nie do odróżnienia. A przecież to był kraj zdyscyplinowany. Wszystko, co odbiegało od normy, każdy obcy był pod kontrolą. W związku z tym nie można było przysłać człowieka z Warszawy, czy z Wilna, czy z Poznania, czy z Krakowa i powiedzieć mu, już będziesz wywiadowcą w Berlinie, w Monachium, czy gdzie indziej. To człowiek by sobie tam po prostu nie poradził. I ci młodzi, dynamiczni ludzie w tych szatkach wywiadowczych pracowali w fantastyczny sposób. Dostarczali rewelacyjnych informacji. Gdy władze bezpieczeństwa III Rzeszy zaczęły dostawać raporty, że na ich terytorium działa polski wywiad, który jest nierozpoznany, to dowódcy tych struktur śmiali się, że to jest panika, to jest informacja nieprawdziwa, dlatego że Słowianie, jako rasa niższa, nie byliby zdolni do takiej działalności, że to jest wywiad z pewnością brytyjski. A Brytyjczycy, wiadomo, to jest naród pokrewny, to są w jakiś sposób bliżsi Germanom niż Słowianie. I dopiero gdy na początku 1943 roku Niemcy ustalili już bez wątpienia, że to jest polska struktura niepodległościowa, w dodatku niezależna od Brytyjczyków, dopiero zrozumieli, z czym mają do czynienia. Były powołane Sonderkommando do rozpracowywania, wyłapywania tych ludzi. Starta ich część w top prac, gdzie zostawali na tych zagrożonych posterunkach do końca, była aresztowana, Niemcy ich wymordowali. Ale wymordowali ich w sposób bardzo szczególny. To nie było zwykłe wieszanie, to nie było rozstrzeliwanie, tylko te osoby, chcąc pokazać, jak bardzo doceniają ich jako przeciwników, mordowali ich w sposób szczególny. Ścinali te młode dziewczyny, tych młodych chłopaków toporami katowskimi lub wieszali na chatach rzeźniczych. To było takie w ich pojęciu niemieckim rycerskie oddanie im honorów. Oczywiście to trudno mówić o rycerstwie, oddaniu jakichkolwiek honorów. To jest szczególne wręczenie. Dziś o tych ludziach w Polsce mało kto w ogóle wie. Nie ma szkół ich imienia, nie ma ulic, nie ma pomników. Natomiast wystarczy pojechać do niemieckiego przecież Berlinu, na więzieniu Moabit, które jest czynne do dzisiaj. Funkcjonuje jako więzienie. Tam jest tablica poświęcona ludziom straconym z wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych. Tam tak, w Polsce nie. Jak dużo się jeszcze musi zmienić, żeby trafili do encyklopedii, do słowników biograficznych, żeby trafili do naszej świadomości. Mimo tak wielkich, tak wspaniałych dokonań. I to był ten wkład Narodowych Sił Zbrojnych, doceniony przez Niemców. W ich dokumentacji, gdy się to czyta teraz po kilkudziesięciu latach, to są zapisy, które robią wrażenie. Gestapo informowało Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, że to są młodzi idealiści, pracują z całkowitym zaangażowaniem, a zdrada wśród nich jest wykluczona. Że to są przede wszystkim Polacy zaangażowani w całość oddani temu, co robią. To są najwyższe pochwały, jakie mogły paść ze strony przeciwników. Teraz proszę zobaczyć, co z nimi zrobiła komuna po 1945 roku. Coś, co się ciągnęło i ciągnie praktycznie do dziś, przez kilkadziesiąt lat. Że to byli zdrajcy, że to byli sojusznicy Hitlera, że to byli ludzie, którzy mordowali Żydów,
Ludzie, którzy rozpętali jakąś wojnę domową, praktycznie była to niewielka organizacja, która rzekomo miała się składać z szlachty, z kleru i z harcerzy. Czyli trzy najbardziej potępiane organizacje czy grupy społeczne przez komuny. Czyli odbierano im praktycznie wszystko. A najgorsze jest to, że zarzuty, które wobec nich kierowano, są prawdziwe. Ale prawdziwe wtedy, jeśli zmienimy obiekt zainteresowany. Organizacja, która zajmowała się mordowaniem Żydów pod ziemią na dużą skalę, była Polska Partia Robotnicza i Gwardia Armia Ludowa. Organizacje komunistyczne, które w sposób bestialski, niezwykle bestialski, przede wszystkim z powodów materialnych, rabunkowych, mordowały tych nieszczęśników ocalonych z Holokaustu. Dziś mamy setki dowodów. Mamy przypadki doskonale udokumentowane. Ale co z tego? Tego nie ma w szkole, nie ma podręcznika, tego nie ma w encyklopedii, tego nie ma w świadomości społecznej, tego nie ma w widowiskach historycznych, na ten temat nie ma filmów. Nie istnieje praktycznie nic. Możemy te dokumenty wydobywać, możemy sobie pisać gdzieś artykuły, możemy o tym mówić. Natomiast Polska, jak długa i szeroka, jest niezorientowana. Nic o tym nie wie. Te mordy popełnione na Żydach były szczególnie ohydne. Pułkownik Władysław Spychaj, sowiecki cichocienny, taki w czerwcu 1944 roku, zrzucony na Kielecczyznę, żeby organizować partyzantkę komunistyczną na tym terenie. On się później po wojnie nazwał inaczej. Próbował częściowo zatrzeć sztaby z okresu wojennego. Już jako pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie, później w Kielcach, już nazywał się Sobczyński. Już nie było Spychaja. Ale przecież to, co robił wcześniej, to, co robił do wejścia Armii Czerwonej, jest udokumentowane przez jego organizację i przez jego ludzi. I oni opisywali, że w jednorazowych egzekucjach, które dokonywał Spychaj, jego towarzyszy, jego podwładni, minęło od kilku do kilkudziesięciu Żydów. I to były morderstwa popełniane z motywów rabunkowych. Przecież ci nieszczęśnicy nie mogli się bronić, gdzieś tam się w lesie tułali. To są głównie kobiety i dzieci. I opisywana jest procedura, jak te morderstwa są popełniane. Im się w egzekucji nakazuje się to rozebrać do nara, żeby to ubranka dziecięce, żeby te sukienki czy jakaś inna odzież kobieca nie była postrzępiona kulami, żeby nie była umazana krwią. Musieli się rozebrać do nara, a następnie egzekucja. Dokładnie tak robili Niemcy. I to robiło podziemie komunistyczne. Dowódca jednej z brygad Armii Ludowej napisał w podaniu o przyjęcie do partii już oficjalnie Polsce Ludowej, czyli w pierwszym swoim takim życiorysie, jakbyśmy powiedzieli, musiał się czymś pochwalić, co robi. Aż to był prosty człowiek, tak jak większość z nich, czyli wydwiżeńcy, awans społeczny, znizień społeczny. On napisał, szlak naszej brygady znaczyły trupy kobiet i dzieci żydowskich. Proszę to teraz porównać z organizacjami, która to była oskarżana z Armią Krajową i z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Te zbrodnie przez nich popełnione następnie były w ten sposób odwrócone, że obarczano nimi polskich niepodległościowców. Ludzi, których trzymano w więzieniu, przymuszano bardzo często i dochodziło do tego, bo trudno było wytrzymać torturę, przymuszano do tego, żeby się przyznawali do rzeczy, których nie popełnili. I się przyznawali. To nie było od razu, nie po pierwszym czy drugim przesłuchaniu. Często to były miesiące, a nawet lata. Efekt finalny był taki, że robiono pokazowe procesy i ci złamani nieszczęśnicy na sprawie przyznawali się praktycznie do wszystkiego. Dzisiaj to jest dowód, akt oskarżenia. Przecież się przyznawali. W związku z tym tak widocznie było. Jak się nie zna szerokiego kontekstu, nie zna się tej dokumentacji, to do tego jest jeszcze potrzebna dodatkowa wiedza, bo po wojnie partia komunistyczna, której duży odsetek rządzący tymi strukturami,
wyłącznie z mniejszości narodowej, oczywiście mniejszości żydowskiej, prowadzili wewnętrzne postępowania na swój własny użytek. Chcieli wiedzieć, kto rzeczywiście, kto mordował. I to ustalali. I teraz to były postępowania niejawne, które nie kończyły się nowym procesami. Były umarzane, ale są dowody. Za te same sprawy już w procesach jawnych oskarżano i skazywano ludzi, którzy tego nie popełnili. To jest nasza historia. Do tego ta rzekoma współpraca z Niemcami. To, co miało spotkać Narodowe Siły Zbrojne, a szczególnie Brygadę Świętokrzyską. To też na ziemiach polskich, podczas okupacji, jeszcze podczas tego, gdy Niemcy na ziemiach polskich panują, miało miejsce. Kolaboracja faktycznie była. Ba! I to jaka kolaboracja? Tylko znowu, nie ci, których wskazywano palcem. Nie ci, których po wojnie wyzywano od różnych i między nimi za zdradę, za współpracę z Niemcami skazywano i mordowano. Robili to ci, którzy ich oskarżali i ci, którzy ich skazywali. Najbardziej taki drastyczny przypadek tego, co zrobiło podziemie komunistyczne, miało miejsce w lutym 1944 roku w centrum Warszawy na ulicy Poznańskiej. To jest samo centrum, w starej kamienicy. Mieściła się konspiracyjna siedziba delegatury rządu na kraj. Tam było archiwum gromadzone. Siedziały osoby, które były analitykami i cierpliwie zbierane meldunki wywiadowcze, kontrwywiadowcze były analizowane, sporządzane z tego całościowe raporty. Do szeregów delegatury przeniknął agent komunistyczny Bogusław Klękiewicz, przedwojenny działacz Komunistycznej Partii Polskiej, później, jak się okazało, w 1945 roku podpułkownik NKWD. Zmarł kilka lat temu w Warszawie, przez nikogo niepokojony, nikt mu nic nie zarzucił, nigdy nie stanął przed organami ścigania wolnej III Rzeczpospolitej. On był odpowiedzialny za tą akcję, którą wykonano na lokal delegatury rządu. Tam zostało zamordowanych 7 funkcjonariuszy delegatury. Ludzi, którzy w tej jednostce, w tej komórce zakonspirowanej na co dzień działali, funkcjonowali, pracowali. Zostali otruci cjankiem i zmuszono do wypicia szklanki wody, która była już z trucizną. Ten cjanek był zwietrzały, nieskuteczny. Oni konali wiele godzin. Oczywiście nie udzielili im pomocy. Te wszystkie osoby zginęły. Ale ewenementem jest nie to, czy taką akcję przeprowadzono, że ten agent rozpoznał, że to jest siedziba delegatury, że tam jest archiwum, że taką akcję można przeprowadzić, tylko kto tą akcję przeprowadził. Była to akcja kombinowana. Udział w tym wzięli przedstawiciele niemieckich sił bezpieczeństwa. Sicherheitsdienst, Gestapo, wywiadowcza siatka NKWD na ziemiach Warszawy, na terenie Warszawy zakonspirowana i wywiad Polskiej Partii Robotniczej, gdzie polskie to brzmi jak szyderstwo. Napastnicy podzielili się tym, co zdobyli, podzielili się udział. Niemcy wzięli część archiwum antyniemiecką, a komuniści antykomunistyczni. W ten sposób komuna dostała dostęp praktycznie do pełnej wiedzy, jaka była wiedza podziemia niepodległościowego, polskiego państwa podziemnego o nich samych. Bardzo szybko to zdobyte archiwum, ta część antykomunistyczna, została zabrana przez Sowietów samolotem do Moskwy, poddana oczywiście oględzinom, czytaniu, zbieraniu danych. Po wojnie mniej więcej się domyślali, kto na przykład w strukturach komunistycznych pracował dla polskiego państwa podziemnego. Takie rzeczy na podstawie tych ustalonej wcześniej wiedzy można było ustalić. Można było tych ludzi męczyć, dręczyć, prześladować i także mordować. Ale proszę zobaczyć, co za perfidia. Akcja wykonana wtedy, kiedy toczy się wojna,
kiedy jest front, gdzie są zmagania śmiertelne między III Rzeszą Łowiecką a Związkiem Sowieckim. A tu jest gra wywiadów. W tej grze biorą udział obie strony i bardzo lojalnie dzielą się zdobyczą, bez żadnych konsekwencji. Ze strony wywiadu Polskiej Partii Robotniczej akcją kierował późniejszy generał informacji wojskowej Jerzy Fonkowicz. Jednym z uczestników tej akcji był powojenny pułkownik informacji wojskowej Wincenty Romanowski. Informacja wojskowa po wojnie to jest najbardziej zbrodnicza struktura, z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce Ludowej, w Polsce komunistycznej. Ta informacja to jest wojskowa bezpieka. Ona powstała w 1943 roku przy wojsku Berlinga. Do połowy 1944 roku nie ma tam ani jednego funkcjonariusza polskiego pochodzenia. Są Sowieci ze spierzy. Pierwszych 20 kilka osób, które przyjęto w 1944 roku, to są ludzie bardzo specyficzni. To są kierowcy, to są tłumacze i to są kucharze. Żadnych odpowiedzialnych funkcji. Jest to część sowieckiego wywiadu. I teraz ci, o których mówię, uczestnicy tak obrzydliwej akcji, tak wysoko zachodzą w strukturach wojskowej bezpieki. Pułkownik Wincenty Romanowski był szwagrem Michała Roli Żymierskiego. Ten świat komunistyczny był mały. Wszyscy gdzieś byli wykorzystywani. To nie jest jedyna tego typu akcja. Takich rzeczy było więcej. Natomiast ta akcja jest w pełni udokumentowana przez kontrwywiad Karny Krajowej, który później ustala, co się stało. Przez kontrwywiad delegatury rządu, czyli struktury, która została w ten sposób rozbita. Przez podziemie komunistyczne, bo zachowali swoje raporty po wojnie, spisywali swoje wspomnienia, uczestnicy, chwalili się tym. Są też dokumenty niemieckie. Nie ma co do tego wątpliwości. Można oskarżać ludzi, którzy tego nie robili? Można. Można to było robić przez prawie pół wieku. Bezkarnie? Można było. Ile z tego do nich przylgnęło? Jak łatwo było komunie manipulować opinią publiczną? Jak łatwo można było przypisać własne zbrodnie o mordowaniu Żydów, o współpracy z Niemcami tym, którzy takiej współpracy nie podjęli nigdy i tych Żydów nie mordowali. Bo gdyby tak było, to dziś nie byłoby problemów, żeby to wykazać, żeby to udowodnić. Natomiast co jest ciekawe, nie wyciąga się tego komuny. Nie mówi się, że te zbrodnie były. Nie mówi się, kto to zrobił. A przecież potomstwo uczestników tamtych wydarzeń to są dzisiaj współrządziciele nowej, trzeciej Rzeczpospolitej. To jest drugie, trzecie pokolenie tych resortowych dzieci. Tylko w innej sferze, niekoniecznie dziennikarskiej. Oni są lepiej usytuowani w lepszych strukturach. I wreszcie ten zarzut wojny domowej, że NZ-owcy byli tak ohydni, że zamiast broni kierować przeciwko Niemcom, zamiast bić się z Niemcami, walczyć z niemiecką okupacją, to zwalczali pobratymców, zwalczali ludzi inaczej myślących, czyli zwalczali podziemie komunistyczne, które też chciało niepodległości, tylko inaczej widziało Polskę. Dopóki nie znaliśmy w pełni komunistycznych archiwów, dopóki nie znaliśmy całego piśmiennictwa, gwardii i armii ludowej i Polskiej Partii Robotniczej z okresu okupacji niemieckiej, to właściwie byliśmy bezradni. Była wiedza zewnętrzna, była wiedza, którą gromadził kontrwywiad Armii Krajowej, kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych, ale to było traktowane jako niewiarygodne, bo to przecież zbierali przeciwnicy. A dziś mamy dostęp do tej wiedzy od środka. I wiemy, dlaczego dochodziło do zwalczania komunistów. Nie za inne poglądy. Nie było w Polsce czegoś takiego, że za inne poglądy płacono życie. Tylko za to, że podziemie komunistyczne jest sowiecką agenturą od samego początku. Jest to agentura, która jest groźny, bo to nie jest tak, że oni nic nie robią, bo z Niemcami przecież tak naprawdę nie walczyli. Stworzyli wielki mit, że wysadzili wszystkie pociągi, wysadzili wszystkie mosty i wybili wszystkich Niemców. Się ogląda filmy z tamtych lat.
jak się czyta tamtą literaturę, tą poligramotę komunistyczną, to tak to wygląda. W jednym okręgu Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej, w okręgu radomskim, jak porobili statystyki, to się okazało, że związali walką i wybili kilkadziesiąt tysięcy Niemców. A cały aparat okupacyjny niemiecki na terenie generalnego gubernatorstwa to było 16 do 18 tysięcy ludzi. I przeżyli, później się wycofywali. Więc jak wyglądała ta wielka akcja antyniemiecka? Te wywalone ich bombami mosty, które trwały do końca, jeśli były niszczone, to później bombardowania. Znalazłem przypadek, bardzo dokładnie opisany, zniszczenia mostu niemieckiego przez oddział Gwardii Ludowej. Tym oddziałem dowodził niejaki Borek Bimberek, taki bardzo malowniczy pseudonim, prawie że Sienkiewiczowski. Chodziło o tego Borka, bo to jest w pewnych służbach jest specyfika, że ten Borek się stale powtarza. Na Bimberek to jest ta pewna skłonność, że przecież trzeba wypić i zakończyć. Często nie było co zjeść, nawet bez wypicia, to nie ma pracy, nie ma roboty. Stąd był Borek Bimberek. On się nazywał Drabik. Po wojnie zmienił nazwisko na Klonowicki. Był komendantem milicji obywatelskiej, najpierw w Siedlcach. Tam popełniono sporo morderstw. Partia rzuciła go na wydzielny odcinek do Gdańska. Był w stopniu majora, czyli praktycznie ćwierć analfabeta. Był komendantem milicji obywatelskiej. A sprawa mostu wyglądała w ten sposób. Oni opisują, że w pewnej miejscowości postanowili zniszczyć most niemiecki. Zabrali się do tego dzieła. Poszli spalić ten most. No, spalić to już jest specyfika, bo przecież nie mógł być to most stalowy. Ale miejscowi chłopi, jak się dowiedzieli, że idzie niszczyć most, to wyskoczyli na nas z szypierami, z igłami i nas popędzili. Ale my przyszli później i my ten most spalili. Co się okazało? To była kładka na rowie w bagnie, gdzie chłopi przepędzali bydło na drugą stronę, bronili tej kładki, żeby to bydło na pastwisko przepędzać. To było zniszczenie niemieckiego mostu. Dzisiaj to śmiesznie brzmi, ale oni tak stworzyli swoją wielką, fantastyczną historię. A później w Zbowicie Borek Bimberek zrobił sobie pieczątkę, podpisywał oświadczenie jako dowódca wielkiego oddziału partyzanckiego, tytułował się Dowódca Specjalnej Dywizji Kolejowej Gwardii i Armii Ludowej. Brzmi dumnie. Dywizja Kolejowa. I te przykłady, gdzie oni opisywali, że w jakiejś miejscowości wywalili miną transport niemiecki i wszystkie wagony spadły, Niemcy się pozabijali, czołgi pospadały, samochody się zniszczyły, ale żeśmy się tak rozochocili, że w tym samym miejscu, tego samego dnia, jeszcze dwa takie same transporty niemieckie wysadziliśmy. Jakby im się udało nawet wysadzić ten jeden, no to drugi, trzeci, czy też już nie mógł tam przejechać, bo jest rumowisko, tory przerwane. Ale niech im będzie. Patrzę na mapę, szukam i widzę, że tam nie ma linii kolejowej. No ale to może była wojna. Dzwonię do dyrekcji okręgowych kolei państwowych i pytam. Mówię, że prowadzę badania historyczne. W czasie wojny tam na waszym terenie miały miejsce takie wydarzenia, były wysadzane pociągi. Może coś w jakichś archiwach kolejowych jest. A jaki odcinek, gdzie to poszukamy. No ja mówię, miejscowością taką, a miejscowością taką. Co? Panie, tam nie ma żadnej linii kolejowej. Ja mówię, to, że teraz nie ma, to ja wiem, ale może w czasie wojny było. Panie, nie było i nie będzie. Pan się nie wygłupiaj, tam jest bagno, tam nawet ludzie nie mieszkają, tam nie ma wsi w okolicy. No i oko, rzeczywiście król stał się nagi. Tak wyglądał ich olbrzymi dorobek. Do tego byli na tyle perfidni komuniści, że kradli akcje AK-owcom, NZ-owcom. Wysyłali w swoich komunikatach, w swoich raportach do Moskwy. Wspaniała akcja oddziałów Armii Krajowej. Wysadzenia wszystkich węzłów kolejowych, linii dalej dojazdowych naokoło Warszawy. Zrobili to AK-owcy. Akcja Wieniec 1, Wieniec 2. Czyli przerwanie transportu niemieckiego na wiele dni. Przecięcie torów w jednym miejscu dużo szkód Niemcom nie robiło, ale wysadzono wszystkie tory naokoło Warszawy. Poszły depesze do Moskwy ze strony Polskiej Partii Robotniczej,
że przeprowadziliśmy taką akcję. I na to odpowiada Georgij Dymitrow, szef międzynarodówki komunistycznej. Zup Małowic. Tak, działacie. Bardzo dobrze robicie. Wysadzajcie te tory dalej. I tak po kolei, jak się to wszystko sprawdza, to się okazuje, że tej wielkiej działalności antyniemieckiej nie ma. Tych kilkudziesięciu tysięcy oddziałów partyzanckich nie ma. Ich dokumentacja jest zupełnie inna. Żeby po wojnie później czymś to zamaskować, to zabierali akcję jakowcom, zabierali akcję NZ-owcom, publikowali książki, prace naukowe, przedstawiali to jako akcję własną. Najwyższym stopniem funkcjonariusz niemiecki, oficer niemiecki, który zginął na ziemiach okupowanej Polski, to był dowódca 174. Dywizji Piechoty Wehrmachtu, czyli pełnej jednostki frontowej, generał porucznik Kurt Renner, odpowiedni generała dywizji. Było sporo akcji przeciwko niemieckim generałom, ale to byli generałowie różnych formacji policyjnych, czyli zupełnie nie tych. Natomiast jeśli chodzi o te jednostki frontowe, polskiemu podziemiu udało się zlikwidować dwóch niemieckich generałów. Jednym z nich, właśnie najwyższym stopniu, był ten generał porucznik Kurt Renner. On zginął 26 sierpnia 1943 roku na Kielecczyźnie w akcji wykonanej przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych wachmistrza Tomasza Wójcika, pseudonim Tarzan. NZ-owcy po tej akcji zamaskowali sytuację. Chodziło o to, żeby nie było represji na ludności cywilnej. Rozsypali trochę sowieckiej amunicji, zostawili jakąś połamaną pepeszę, a ludziom nakazali mówić w okolicy, że w nocy był desant. Sowieci zrzucili na spadochronach, że tu ci Sowieci gdzieś koło nas przychodzili, my się tu boimy. Niemcy przyjechali, oględziny na miejscu, zginął generał, jego sztab, jego ochrona. I zgadza się wersja z tym, co mówią cywile. Jest sowiecka amunicja, są ślady pobytu Sowietów, wielkie obławy na Sowietów, na zrzutków sowieckich. Co się stało? Nie było żadnych represji na ludności cywilnej. To są elementy. Pewne rzeczy trzeba było umieć robić i chcieć tak robić, żeby polska ludność nie ponosiła strat. Ale za to po wojnie komuniści opublikowali na ten temat bardzo dużo materiałów. Między nimi funkcjonariusz, już nie urzędu, ale służby bezpieczeństwa, towarzysz major Skwarek, napisał doktorat. To był szef służby bezpieczeństwa w Radomiu. Napisał doktorat, gdzie opisał całą rodzinę Skwarków, która poszła w las i ubiła niemieckiego generała. Ziuta Skwarek leżała na łuku i patrzyła do przodu. Fela Skwarek leżała na liściach i patrzyła w drugą stronę. Maniek Skwarek siedział na gałęzi. Jenek Skwarek leżał w czapie. I tak łącznie kilkadziesiąt osób o nazwisku Skwarek wzięło udział w wielkiej, największej akcji na ziemiach polskich. Doktorat został przyjęty, obroniony. Towarzysz Stefan Skwarek został doktorem nauk historycznych. Bronił oczywiście na uczelni, która wyprodukowała takich uczonych lub funkcjonariuszy polskiej nauki, jak towarzysz Leszek Miller, absolwent tej uczelni, lub też towarzysz dr Leszek Balcerowicz. To też jest jego przecież uczelnia. Ale towarzysz Skwarek tak się go dochodził, tak łatwo mu to poszło. Zresztą to się fajnie czyta, bo komiks o Bolku i Lorku to jest ładna literatura. Natomiast tu jest język toporny, informacje są dziwaczne i te wszystkie Skwarki, które siedzą, wiszą, chodzą, już tam się krzątają, taka ta konspiracja była taka łatwa. Wyłażą jak te ninja gdzieś tam spod pysku, łapią tego niemieckiego generała, wszyscy równocześnie, te kilkadziesiąt tron i go oczywiście unicestwiają. Zaczął pisać dalej, wymyślać więcej. Doszło do rzeczy bez precedensu w Polsce Ludowej. To jedyny znany mu przypadek, żeby ubek, autentyczny ubek, człowiek z aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, w latach 60. dostał zakaz cenzury pisania gdziekolwiek o czymkolwiek, bo kompromituje Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i Polską Rzeczpospolitą Ludową. Także nie tylko ludzie z opozycji byli represjonowani. Komuna też swojego odcierpiała. Miał zakaz. Także kradli im tak naprawdę wszystko.
akcje partyzanckie, te wielkie wydarzenia, ale czasem wymyślali rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca. Na przykład pisali raporty. W takiej i takiej miejscowości rozbiliśmy więzienie niemieckie, uwolniliśmy kilkudziesięciu więźniów. I pismo odwrotne z ich dowództwa. Towarzysze, my sprawdziliśmy, tam w waszej wsi nie ma żadnego więzienia niemieckiego. Jak my teraz wyglądamy? Wy to opublikowaliście w swojej gazetce i ludzie się z nas śmieją. Ta dokumentacja została, żeby znać realia w ogóle konspiracji różnych ugrupowań, podziału między nimi. Trzeba takie dokumenty znać, czytać, umieć je czytać, ale przede wszystkim trzeba to wszystko publikować, trzeba to wszystko wyrzucić na zewnątrz, żeby przerwać ten zaklęty krąg pomówień i nieprawdy. To podziemie komunistyczne, które sobie przypisało największe bohaterstwo, wyglądało w ten sposób, tak jak ich opisy początków partyzantki komunistycznej na ziemiach Polski. Oni jako jedyni, jako pierwsi, rzekomo od 1942 roku stworzyli co najmniej kilkadziesiąt oddziałów partyzanckich. Cały kraj pokryli tą partyzantką i ona od początku walczy z Niemcami. Armia Krajowa stoi z bronią u nogi, nie robi nic. NZ-owcy kolaborują z Niemcami, czyli działają razem. A my, komuniści, wzięliśmy na siebie główny ciężar walki. I proszę bardzo, wystarczy poczytać. Pierwszy oddział w okolicach Warszawy, dowodzony przez towarzysza Franciszka Ciastka, pseudonim równie malowniczy i sienkiewiczowski, Powinacz, czyli Onuca. Bardzo romantyczny, prawda? Towarzysz Ciastek opisuje, że chodziliśmy od wsi do wsi, nie bardzo wiedząc, co z sobą zrobić. W jednej ze wsi chłopi dawali nam nawet karabiny, ale my ich nie wzięliśmy, bo były trudne do ukryć. Partyzanci nie chcieli broni. Są zapisy z kronika właściwie grupy partyzanckiej z Kielerczyzny imienia Czachowskiego. To był bohater powstania styczniowego. Człowiek legenda tamtej ziemi, więc mieli piękne miano. To są wpisy własnoręczne, nie sporządzone kiedyś tam. Potem przetrzymywali to w swoim archiwum. Korzystali z tego jako ze źródła do swoich publikacji pseudonaukowych, więc nie ma możliwości, żeby teraz to mogli zakwestionować. I ten opis oddaje istotę sprawy, co te oddziały partyzanckie robiły, czym się zajmowały, jak wyglądało ich bohaterstwo. To jest Kielecczyzna, czyli teren, gdzie później powstaje Brygada Świętokrzyska. Ja nie zapomniałem, o co tu przyjechałem, a ten wstęp jest potrzebny. I te wpisy wyglądają w ten sposób. Udałem się do wsi na akcję. Zdobyli ubranka dziecięce, pieniądze i złoto. Łobrączki, pierścionki z łoczkiem, medaliki, łańcuszki i tak dalej. I wzięli świniu. I udało mi się na pocinek. Na tym poczynku, czyli odpoczywaniu, zjedli świnie. Czyli siedzą 2-3 dni i żrą. Na pełne brzuchy, tak jak czasami się tych pierwszych białych podróżników po Afryce czyta i oni pisują, jak na przykład polowali słonia i ci plagarze, ci wszyscy siedzieli przy tym słoniu, nie można było kolumnie ruszyć dalej, dopóki tego słonia nie zżarli. To wielkie takie pękate brzuchy, leżeli, biała masa, po co my iść, a tu słonia, lecimy go jeść, a jeszcze jest dużo. Nie mogli sobie z taką mentalnością poradzić. To samo robi komuna. I za 2-3 dni znowu udają się na akcję i zdobywają ubrania, pieniądze, złoto i świn. I znowu się udają na pocinek. Tak sobie idzie. Zdobywają i napoczywają się bez przerwy. Jest jedna akcja. Prawie akcja. Otóż leżą sobie, wypoczywają po zjedzeniu tej świni i nagle słyszą trzask łamanych gałęzi. Obława niemiecka. No to więc raduj się, kto może. Puścili się pędem i zapis później jest taki. Okazało się, że to byli grzybiarze, którzy narobili hałas. Ale już nie mogli trafić na miejsce, gdzie był ten pocinek. W związku z tym straciliśmy 30 kapot, 30 czapek i 30 karabinów. Stracili wszystko, co mieli, z czym chodzili na te akcje, na chłopów. Zwykłe bandy rabunkowe. To jest dokumentacja, która przeraża, która pokazuje, kto po wojnie i z jakiego tytułu w Polsce rządzi.
Komu odbierano cześć? Komu odbierano dorobek? Jakich ludzi? Nie tylko prześladowano, bo to by jeszcze by nie było najgorsze, ale jakich ludzi mordowano w tej wojnie? Najlepszych polskich patriotów, ludzi z zakresu wojskowości, polityki, uczonych, których trzeba było wyeliminować, żeby te łachudry przyszły na ich miejsce. I to się stało. Oni objęli władzę. I teraz wracamy do Narodowych Sił Zbrojnych. Jest to druga, jeśli chodzi o funkcjonowanie podziemia niepodległościowego na ziemiach polskich, organizacja konspiracyjna. Oczywiście mówi się, że bataliony chłopskie były większe. Bataliony chłopskie są specyficzną organizacją, której historycy co roku ustalają, że było ich więcej, więcej i więcej. W tej chwili, w ostatnich ustaleń, batalionów chłopskich było więcej niż armii krajowej. I to jeszcze jest nie koniec, bo możemy dążyć do nieskończoności. Z raportów, które się zachowały, z wiedzy, którą mamy, z dokumentów konspiracyjnych, wiemy, że 42 tysiące członków batalionów chłopskich zostało wcielanych do Armii Krajowej w 1943 roku, bo wtedy było scalenie. Czyli można zakładać, że to są ci, którzy są w tej organizacji. Jeśli byli jacyś silni, jeśli nawet było ich więcej, to byli to ludzie, którzy nie nadawali się do działalności organizacji konspiracyjnej o profilu niepodległościowym. Więc to jest ledwie 42 tysiące. Ale jest to organizacja, która nie ma kadry przywódczej, nie ma kadry oficerskiej, nie ma planów operacyjnych, nie ma powszechnego szkolenia wojskowego, nie ma przygotowania do udziału w działaniach powstańczych, bo nie ma kto ich szkolić i nie ma kto nimi dowodzić. Są wcielani do AK jako żołnierzy, natomiast nie ma kadry dowódczej. Natomiast obok AK jest jedyna organizacja konspiracyjna, która ma profesjonalną kadrę wojskową. Tam jest trzech przedwojennych generałów, kilkudziesięciu pułkowników, podpułkowników Wojska Polskiego. Jest całe grono oficerów młodszych, podporuczników, poruczników, kapitanów. To są ci, którzy są podstawą każdej konspiracji. To są ludzie młodzi, dynamiczni, z pomysłami, ci twórczy, którzy coś w organizacji robią. I Narodowe Siły Zbrojne są jedyną obok Armii Krajowej organizacją, która ma pełen profil działania, czyli profil wydawniczy, czyli pion prasy konspiracyjnej, pion wywiadowczy i kontrwywiadowczy. Tego nikt więcej poza AK i NZ-em nie ma. I tak jak mówiłem o tych ludziach z wywiadu Z, z wywiadu zachodniego, jest to wywiad profesjonalny i wywiad, który miał fantastyczne, wspaniałe osiągnięcie. Do tego jest to organizacja, która od samego początku, gdy powstała w 1942 roku z innych organizacji konspiracyjnych, tworzy plany operacyjne, bo konspiracja nie jest po to, żeby konspirować, tylko ma określony cel. I AK, i NZ mają plany operacyjne. Te plany polegają na tym, że perspektywą jest powstanie powszechne. To są założenia, że jeśli Niemcy pod koniec wojny będą pobici, będą się z ziem polskich wycofywać, to jest analogia do tego, co się działo podczas I wojny światowej, to w tym momencie Polacy są zorganizowani, przygotowani, rzeczywiście w znacznym stopniu stali z tą bronią u nogi, żeby nie marnować sił, występują w powstaniu, rozbrajają Niemców, wyzwalają poszczególne miasta, miejscowości, zdobywają obiekty przemysłowe, inne obiekty, które są ważne dla funkcjonowania państwa, i na tych wyzwolonych terenach obejmują władzę, tworząc fakty dokonane. Polska w naturalny sposób się odradza. Nikt inny takich planów nie miał, nie opracowywał, bo nie miał u nich kto tego robić. A w tej organizacji tak. Wreszcie, gdy dochodziło do kontrowersji między różnymi organizacjami, w tym także między AK i NSZ-em, to sytuacja wygląda w ten sposób. Komenda Główna AK chce mieć całą konspirację niepodległościową w swoim zasięgu. Chce wszystkich podporządkować. Oczywiście na zasadzie, że my więksi, ważniejsi, silniejsi, my narzucamy zasady scalane,
sposób waszego podporządkowania. W każdym przypadku, w przypadku każdej organizacji konspiracyjnej, która stara się zabrać, są problemy. I te problemy są rozwiązywane albo łatwo, albo trudno, albo szybciej, albo wolniej, ale za każdym razem to trwa. Jedną z ostatnich organizacji konspiracyjnych, ostatnią dużą, która stara się zabrać krajową, są Narodowe Siły Zbrojne. I wreszcie 7 marca 1944 roku umowa stowarzyszeniowa zostaje podpisana i jest wykonana. Ponad 90% stanów Narodowych Sił Zbrojnych zostało scalonych z Armią Krajową. Ta nieduża część, która się ze sceleny wyłamała, miała swoje racje, dlatego że NSDAP w 1943 roku, mając kłopot w Komendzie Głównej Armii Krajowej, jak się później okazało po wojnie, tam było sporo ludzi, którzy mieli inne plany polityczne także, którzy nastawiali się na to, że tu będzie Związek Sowiecki, a nie alianci zachodni, szukali dla siebie miejsca. Przyznawali się już później bez obrudy, że robili wszystko, żeby NSZ nie stawił się za K. Jedną z takich czarnych postaci był szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, pułkownik Jan Rzepecki. Ale nie tylko on. Takich ludzi było więcej. Mimo tych przeszkód to scalenie zostało przeprowadzone, umowa została podpisana i scalenie było wykonywane. Ale w 1943 roku, gdy cały czas te problemy się mnożyły, NSZ-owcy wysłali do polskiego Londynu 2 emisariuszy, swojego przedstawiciela wojskowego, szefa sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, majora dyplomowanego Stanisława Żochowskiego, pseudonim Brodzic Strzała i przedstawiciela politycznego, czyli zaplecza politycznego NSZ-u, młodego przedwojennego działacza Tadeusza Sarskiego. Jeden i drugi dotarli. Jeden do struktur polskiego rządu na wychodźstwie, drugi do sztabu naczelnego wodza generała Kazimierza Soskowskiego. Przedstawili prawdziwą sytuację w podziemiu. Przedstawili kłopoty, jakie są ze stanami. Przedstawili przeszkody, jakie się w nim stały. I mogąc przedstawić swoje racje, osiągnęli bardzo dużo. Sztab zatem i do rozkazy wykonawczy naczelnego wodza. Ten proces rozmów stanowych zostaje przyspieszony i to się udało. Ale co się stało? Do momentu podpisania umowy scaleniowej strona NSZ-owska nie została zapoznana ze stanowiskiem polskiej emigracji w Londynie, zaplecza politycznego i przede wszystkim nie dostała do ręki instrukcji naczelnego wodza, jak to scalenie ma wyglądać. To zostało ukryte. Czyli ci ludzie zostali tak naprawdę oszukani. Część z nich uznała, że skoro jesteśmy oszukani, to taka umowa nas nie obowiązuje. Trzeba naczelnego wodza posłuchać. I z tego starania się wyłamało. Tak jak wspomniałem, to jest część niewielka, poniżej 10%. Reszta tę umowę wykonywała. Tylko, że jest już czas, kiedy Polska znajduje się w tragicznej sytuacji. Gdy po klęsce Niemców pod Stalingradem w styczniu 1943 roku okazało się, że zupełnie inaczej będzie przebiegał rozwój sytuacji. To są coraz mniejsze szanse na to, żeby na ziemię polskie wkroczyli alianci, że do Polski wkroczą Sowieci, czyli ci współuczestnicy wybuchu II wojny światowej i współokupanci ziem polskich od września 1939 roku.